Jak zrobić stronę lądowania. To jest podcast Social Media Tools, prawda o biznesie online. Odcinek czwarty. Cześć, nazywam się Agata Nesteruk i witam cię serdecznie w czwartym odcinku. Mojego podcastu Social Media Tools, prawda o biznesie online. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, co to jest strona lądowania, jakie elementy powinna zawierać i jak samodzielnie taką stronę zrobić. Prowadzę biznes online, a raczej działam w internecie i zarabiam na mojej działalności już ponad dwa lata. W sieci znajdziesz mnie na blogu. I w kanałach społecznościowych pod nazwą Social Media Tools. Oswajam świat cyfrowych narzędzi, programów i aplikacji mobilnych. Pomagam osobom, takim jak ty, zaistnieć w świecie online. Uczę też, jak skutecznie prowadzić media społecznościowe. I oczywiście pokazuję, z jakich narzędzi i programów warto korzystać. W każdy piątek o godzinie 18:00. Na moim fanpage'u Social Media Tools prowadzę transmisję live pod tytułem 15 Minute Tool, w której na żywo pokazuję i omawiam jeden wybrany program przydatny w działaniach online. Dzisiejszego odcinka podcastu dowiesz się, co to jest strona lądowania i jakie powinna posiadać elementy. Podzielę się z tobą również różnymi sposobami i metodami. Na samodzielne tworzenie takich stron. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Jak zrobić stronę lądowania? Dzisiejszy odcinek podcastu podzieliłam na dwie części. W części pierwszej omówię charakterystykę strony lądowania, a w części drugiej opowiem Ci o technicznych zagadnieniach. Czyli po prostu jak taką stronę można zrobić i poznasz różne metody i sposoby na jej tworzenie. Na początku powiem ci czym jest strona lądowania. Ponieważ nazwa jest trochę dziwna i pamiętam, że kiedy ja pierwszy raz usłyszałam taką nazwę, czyli nazwę strona lądowania landing page, a było to chyba na blogu Michała Szafrańskiego, ponieważ u niego był artykuł, jak zacząć prowadzić własny blog, i z tego co pamiętam, właśnie tam wymieniał strony lądowania. Czyli kiedy pierwszy raz usłyszałam taką nazwę, strona lądowania, to nie za bardzo wiedziałam o co tak naprawdę chodzi. Strona lądowania, czyli tak zwany landing page, a inne. Określenia, z jakimi się możesz spotkać, to na przykład Squeeze Page, czyli strona przechwytująca, czy też możemy to wprost nazwać stroną ofertową, lub też stroną sprzedażową. Jest to strona, która ma za zadanie zrealizować jeden cel. Czyli musisz zdefiniować cel takiej strony. Mówiąc dosłownie, na tej stronie lądują, czy, czyli odwiedzają ją konkretne osoby, osoby, które są zainteresowane Twoją ofertą. Czyli taka strona musi mieć jasno określony i sprecyzowany cel. I co może być takim celem? Takim celem może być na przykład zbieranie adresów e-mail. Czyli w ten sposób budujesz swoją listę mailingową. I aby to zrobić, najczęściej oferujesz swoim odbiorcom tak zwany lead magnet, czyli jakiś prezent, który takie osoby będą mogły od ciebie otrzymać w zamian za pozostawienie swojego adresu mailowego. I jest to jeden ze sposobów budowania listy mailingowej, i takim lit magnetem, takim prezentem, może być na przykład darmowy e-book, może to być jakieś szkolenie, webinar lub seria wideo, lub też wyzwań. I w ten sposób przyciągasz osoby, które są zainteresowane daną tematyką i Twoją ofertą, i chcesz, aby te osoby później uczestniczyły w Twoim wydarzeniu, czy też skorzystały z Twojej oferty. Aby taka strona dobrze funkcjonowała, i aby swój cel mogła realizować, to musi się na niej znaleźć kilka elementów. I teraz te elementy wymienię. Pierwszy z nich to tak zwane wezwanie do działania, czyli call to action. Istotne jest to, aby na takiej stronie było tylko jedno wezwanie do działania. Czyli osoba, która wejdzie na Twoją stronę, ma do zrealizowania jeden cel. Cel, jaki Ty jej wyznaczyłeś. Czyli, jeżeli jest to zapis na Twoje szkolenie czy webinar, czy po prostu chodzi o to, żeby ta osoba zapisała się w celu pobrania e-booka, to oczywiście zależy Ci na tym, aby taką misję wykonała. Jeżeli jest to oferta sprzedażowa, czyli oferujesz płatny produkt, to chodzi o to, żeby jak najwięcej osób Twój produkt kupiło. Dlatego wezwanie do działania musi być jasno sprecyzowane i musi być wyznaczony tylko jeden cel takiej strony, tak żeby odbiorca, czyli taka osoba, która wyląduje, czyli wejdzie na Twoją stronę, nie była rozproszona, czyli aby nie poszła w jakieś inne miejsce, tylko aby zrealizowała Twój cel. I aby to osiągnąć, na takiej stronie nie może być górnego ani dolnego menu, które normalnie się znajdują na naszych stronach internetowych czy też na blogach, i nie może być też dolnej stopki. Po prostu nie może być żadnego przekierowania do innych stron, do innych adresów internetowych, z jednym wyjątkiem, i takim wyjątkiem jest link do polityki prywatności ponieważ jeżeli zbierasz adresy mailowe, to musisz udostępnić odbiorcy zapoznanie się z Twoją polityką prywatności. Czyli pierwszym elementem strony lądowania jest call to action, czyli wezwanie do działania, a drugi element, a raczej brak elementów, to jest usunięcie górnego, dolnego menu i stopki. Kolejny element to formularz zapisów ponieważ jeżeli y, masz już call to action, czyli wezwanie do działania, i jeżeli zbierasz adresy mailowe, to musisz posiadać jakiś formularz zapisu. I taki formularz możesz wkleić na stronę bezpośrednio w treści, albo po prostu umieszczasz przycisk, czyli taki button, y, czyli jest to po prostu to Twoje wezwanie do działania. I na tym przycisku możesz napisać Zapisz się, Dołącz, w zależności od tego, co jest Twoją ofertą. I po kliknięciu w taki przycisk wyskakuje formularz zapisu w formie takiego pop-upa. Następny element strony landing page to jest oczywiście przedstawienie oferty, czyli to, co jest główną ofertą Twojej strony, co jest Twoim celem. Jeżeli oferujesz na przykład darmowy e-book, czy też szkolenie, czy też chcesz, żeby osoba zapisała się na Twój webinar albo dołączyła do wyzwania, musisz to jakoś ładnie nazwać i opisać, i musisz wymyśleć jakiś tytuł dla swojej oferty. I najlepiej, żeby taki tytuł był atrakcyjny i przyciągający, i oczywiście dobrze byłoby wymienić główne korzyści, jakie odbiorca wyniesie ze skorzystania z Twojej oferty. Ważne jest też określenie grupy docelowej, czyli do kogo kierujesz swoją ofertę. I nawet możesz tutaj napisać wprost, podam Ci teraz mój przykład, to co u siebie zastosowałam na mojej obecnej stronie lądowania. Piszę wprost, że jeżeli posiadasz biznes online, czy jesteś twórcą internetowym, czy prowadzisz blog, to ta oferta jest właśnie dla Ciebie. Dzięki temu osoby, które są zainteresowane, od razu wiedzą, że jest to oferta skierowana właśnie do nich. Dobrze też jest zasygnalizować problemy, które Twoja oferta rozwiązuje czyli uwydatniasz korzyści, jakie odbiorca wyniesie ze skorzystania z Twojej oferty to jest jedna strona a z drugiej strony sygnalizujesz, jakich problemów się pozbędzie. Czyli jakie problemy Ty pomożesz rozwiązać. Jeżeli piszesz, dla kogo jest przeznaczona Twoja oferta, możesz również dodać, dla kogo nie jest ona przeznaczona. Na przykład, teraz organizuję u siebie wyzwanie o tym, jak tworzyć świetne grafiki do mediów społecznościowych i wykluczam grupę zawodowych grafików. Czyli osoby, które po prostu potrafią już tworzyć własne grafiki i to wyzwanie nie jest dla nich. To, co jeszcze warto dodać na stronie lądowania, to tak zwany social proof, czyli dowód słuszności społecznej. Są to po prostu opinie czy też komentarze osób, które do tej pory skorzystały z Twoich usług, z Twoich ofert, z Twoich produktów i które były i są zadowolone. I teraz, jeżeli nowa osoba chce skorzystać z swojej oferty, ale ma na przykład jakieś obiekcje, nie jest pewna, czy może Tobie zaufać, czy będzie to dla niej dobra inwestycja, czy nie będzie to na przykład stratą czasu, to takie zapoznanie się z opiniami osób, które wcześniej Tobie zaufały i które były i są zadowolone, powinno pomóc jej w podjęciu właściwej decyzji. Jak już wspomniałam wcześniej, to, co jeszcze musi się znaleźć na takiej stronie lądowania, na której zbierasz adresy mailowe, to jest link do polityki prywatności. Czyli podsumowując pierwszą część dzisiejszego podcastu o charakterystyce strony lądowania, czyli jakie elementy musi taka strona zawierać. Musi mieć jasno określony cel, musi mieć jasno określone wezwanie do działania. Czyli po angielsku nazywa się to call to action, nie mogą znaleźć się na niej żadne rozpraszacze i linki przekierowujące do innych miejsc, za wyjątkiem polityki prywatności. Jasno przedstawiasz ofertę, czyli musisz wymyśleć jakiś dobry, przyciągający tytuł, opisujesz korzyści skorzystania z, z Twojej oferty, musisz określić grupę docelową. Zasygnalizować problemy, które pomożesz rozwiązać, i dobrze jest też umieścić opinie osób, które skorzystały wcześniej z Twoich usług i które były zadowolone. I to jest takie podsumowanie dla bardzo prostej strony lądowania strony, która nie jest stroną sprzedażową ponieważ jeżeli będziesz oferować produkty płatne, to już taka strona lądowania wymaga większych przygotowań i powinna być bardziej rozbudowana. Teraz przejdę do drugiej części podcastu i powiem Ci, jak od strony technicznej taką stronę, taki landing page możesz zrobić samodzielnie. Po pierwsze, nie musisz wcale mieć wykupionej domeny, hostingu, czy też posiadać funkcjonującej już strony internetowej możesz skorzystać z gotowych platform do tworzenia stron typu landing page. Takie platformy są płatne i posiadają gotowe szablony, które możesz wykorzystać i w zależności od tego, jakie strony chcesz tworzyć, takiego szablonu używasz. Plusy są takie, że po pierwsze masz już gotowy szablon, czyli nie musisz projektować strony od podstaw, tylko dostosowujesz wybrany szablon do własnych wymagań. I na pewno skróci to czas Twojej pracy nad stroną, i jest to prosty sposób i dość łatwy sposób na zbudowanie strony, ponieważ na takich platformach wszystko działa metodą drag and drop, czyli przeciągnij i upuść. Ale są też minusy, i teraz je wymienię. Po pierwsze, jest to rozwiązanie płatne i wcale nie jest takie tanie. Podam Ci jeden przykład. Jedna z bardzo popularnych platform, chyba jedna z najpopularniejszych w tej chwili, to jest platforma LeadPagesNet. I tutaj cena wynosi około 100 zł za miesiąc, czyli rocznie jest to już 1200 zł, więc wcale nie ma. Innym rozwiązaniem, innym przykładem takiej platformy są na przykład landingi.com. I tutaj była kiedyś oferta promocyjna. Pamiętam, że można było kupić taki dostęp lifetime, czyli dożywotni, w bardzo promocyjnej cenie, ale była to taka oferta jednorazowa. Więc minusem korzystania z gotowych platform jest cena, ponieważ jak powiedziałam, są to rozwiązania płatne i często nie są takie tanie. Więc główny minus, jeżeli chodzi o korzystanie z tego typu gotowych platform. Jest to niestety cena, ponieważ w większości są to dosyć drogie usługi. Jeżeli chodzi o gotowe szablony, to ja przeglądałam trochę takich platform i powiem ci, że mi osobiście te szablony nie odpowiadają. To znaczy, według mnie są po prostu mało oryginalne, są no niezbyt ciekawe i takie sztampowe. Jeżeli dużo osób stosuje te same szablony, to wtedy landingi wyglądają podobnie, czyli tak. Jakby były zrobione z automatu. Mi osobiście to nie odpowiada, ale może akurat Tobie będzie odpowiadać. I jeszcze musisz zdać sobie sprawę z tego, że do takiej platformy, do tego swojego landinga, musisz podłączyć różne integracje. Czyli na przykład będzie to Twój system do e-mail marketingu, jeżeli chciałbyś umieszczać jakieś kody śledzące typu Pixel Facebooka, to również musisz je podłączyć, a jeżeli chciałbyś sprzedawać, no to również musisz podłączyć bramkę płatności. Więc to nie jest tak, że jak wejdziesz na taką platformę i od razu wszystko będzie gotowe. Jeszcze parę rzeczy trzeba zrobić, poustawiać, zintegrować oprócz samego stworzenia strony. Kolejny sposób, kolejna metoda na samodzielne tworzenie stron lądowania, korzystając z takich gotowych opcji, to jest na przykład skorzystanie z programu MailerLite. Jest to program do e-mail marketingu i ten program jest darmowy do tysiąca kontaktów, czyli aż do tysiąca subskrybentów możesz go używać zupełnie za darmo i możesz korzystać ze wszystkich funkcji tego programu. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń. I w MailerLite jest też opcja tworzenia landing page, czyli takich stron lądowania. W MailerLite znajdziesz gotowe szablony do landingów, nie jest ich zbyt dużo i są one dosyć proste, ale taki szablon możesz wykorzystać, dopasować do własnych potrzeb, czyli dodajesz swoje grafiki, swoje opisy, zmieniasz kolory i następnie generujesz taką gotową stronę. Masz adres do tej strony i taki adres możesz następnie umieszczać w różnych miejscach oraz kierować do osób, które chciałbyś pozyskać, czyli chciałbyś, aby wykonały określone działanie na Twojej stronie. Jeżeli na początku nie chcesz inwestować w gotowe, takie płatne platformy ani nie posiadasz własnej strony internetowej, to myślę, że MailerLite będzie bardzo dobrym wyborem. Kolejny sposób na własny landing to jest stworzenie własnej strony w swojej własnej domenie. Czyli jeżeli masz już stronę internetową, jeżeli prowadzisz blog, to możesz po prostu utworzyć nową stronę, która będzie pełniła funkcję strony lądowania. I są plusy i minusy takiego rozwiązania. Minusem jest na pewno to, że nie każdy odnajdzie się w projektowaniu własnej strony, czyli nie dla każdego będzie to łatwe i proste zadanie. W związku z tym może ci to zająć dużo czasu. Dlatego też sporo osób, które ja znam, a które posiada własne strony internetowe czy też własny blog, korzysta jednak z takich dedykowanych platform do tworzenia lendingów i są to te platformy, o których mówiłam na początku. Jeżeli chodzi o WordPressa i samodzielne tworzenie stron lądowania, to tutaj też masz kilka możliwości. Po pierwsze, możesz taką stronę lądowania stworzyć bezpośrednio w swoim motywie. I tutaj mała uwaga. Twój motyw powinien umożliwiać stworzenie pustej strony. I ja korzystam z takiego rozwiązania u siebie, czyli sama tworzę swoje strony landing page w motywie, którego używam, który wykorzystuję na wszystkich moich stronach, i ten motyw nazywa się DV, a szablon takiej pustej strony nazywa się u mnie Blank Page. Czyli tworzysz stronę, która nie ma nagłówka ani stopki i taką stronę następnie dowolnie projektujesz. I mój motyw DV ma jeszcze taką zaletę, że posiada bibliotekę gotowych szablonów. I w tej chwili w tej bibliotece jest już ponad 800 stron. Możesz po prostu wybrać sobie taką gotową stronę z biblioteki i są to strony zaprojektowane przez profesjonalnych projektantów, i następnie dopasowujesz taką stronę do własnych preferencji. Wtedy cały proces projektowania strony przebiega o wiele szybciej i co więcej, w moim motywie można jeszcze robić testy typu AB, i to jest właśnie opcja motywu Divi, czyli Projektujesz stronę, landing page, i robisz na przykład jej dwa warianty, i takie warianty różnią się od siebie jednym elementem. I następnie sprawdzasz, która strona, która wersja tej strony lepiej konwertuje. Jeżeli chciałbyś podejrzeć, jak wygląda moja strona lądowania, którą w tej chwili wykorzystuję, a która teraz konwertuje na prawie 80%, to oznacza, że ze 100 osób, które wchodzą na tę stronę, prawie 80% się zapisuje. To na moim kanale na YouTube możesz obejrzeć wideo tutorial na ten temat i link znajdziesz oczywiście pod tym odcinkiem podcastu. A strona, o której mówię, czyli ten mój landing zbiera zapisy na darmowe wyzwanie, które startuje już 19 marca o tym jak tworzyć świetne grafiki do mediów społecznościowych. I w tutorialu na YouTube omawiam po kolei wszystkie elementy na przykładzie mojej strony lądowania. Prawie 80% konwersji to myślę, że jest bardzo dobry wynik, ponieważ zwykle uważa się, że 40-50% to już jest świetny wynik, więc wszystko, co jest powyżej 50%, to jest naprawdę bardzo dobra konwersja więc możesz zobaczyć, podejrzeć, jak ja taką stronę buduję w Divi, wykorzystując gotowy szablon z biblioteki. I oczywiście wszystkie pozostałe linki do adresów, stron, platform, o których dzisiaj mówiłam i jeszcze będę mówić w dalszej części, również znajdziesz pod tym odcinkiem podcastu. Powiedziałam Ci, jak ja tworzę swoje strony lądowania i z jakiego motywu korzystam. Ale co zrobić, jeżeli Twój motyw nie posiada takiej funkcji tworzenia pustych stron, czyli ukrywania w wyświetlaniu strony menu i stopki? Wtedy możesz użyć wtyczki, która taką funkcję doda. Najpierw jednak przetestuj, czy wtyczka, którą wybierzesz, będzie kompatybilna z Twoim motywem, bo niestety czasem może dojść do konfliktu. Możesz sprawdzić wtyczki takie jak Blank Slate, One Page Builder czy Landing Page Builder. I oczywiście znajdziesz wiele innych i podobnych wtyczek, te po prostu podałam jako przykład. Inną ciekawą wtyczką do łatwego budowania własnych stron jest na przykład darmowy elementor. W elementorze budujesz stronę korzystając z gotowych modułów i wtyczka ta jest darmowa, ale posiada również wersję płatną, która po prostu posiada więcej opcji i więcej możliwości. Bardzo dobrym page builderem jest też Beaver Builder i umożliwia on budowanie stron metodą drag and drop, czyli przeciągnij i upuść. I na koniec chciałam ci polecić jeszcze jedną wtyczkę, nazywa się Thrive Architect i oczywiście wszystkie linki znajdziesz pod tym odcinkiem podcastu. I wtyczka Thrive Architect służy typowo do budowania stron typu landing page. Co więcej posiada ona też taką bibliotekę 260 gotowych szablonów podzielonych na kategorie i znajdziesz tu szablony typowo do webinarów, do produktów, do e-booków, do serii wideo. I te szablony są rozbudowane i często składają się ze strony głównej, czyli takiej strony służącej do zapisu, do zbierania zapisów, oraz strony z podziękowaniem. I dodatkowo często jest kilka wariantów takich stron, czyli naprawdę jest w czym wybierać. Minus natomiast jest taki, że moim zdaniem te szablony są mało nowoczesne. Czyli takie raczej sztampowe, ale oczywiście to jest moja opinia, moje zdanie. Tobie akurat mogą te szablony odpowiadać. I to wszystko, co przygotowałam dla ciebie w tym odcinku podcastu. Czyli teraz krótkie podsumowanie. W pierwszej części omówiłam charakterystykę i najważniejsze elementy, które powinny się znaleźć na stronie typu landing page, czyli takiej stronie lądowania. W drugiej części przedstawiłam kilka sposobów i rozwiązań technicznych. Jak taką stronę stworzyć samodzielnie od podstaw. I oczywiście to nie są wszystkie dostępne metody, ale przedstawiłam takie, którymi sama byłam zainteresowana i z których po prostu warto moim zdaniem skorzystać. Podzieliłam się również moim sposobem na tworzenie landing page, a jak to wygląda w praktyce, możesz sprawdzić na moim kanale na YouTube. A jeżeli chcesz zobaczyć moją stronę lądowania, tą, która konwertuje na prawie 80%. I dołączyć do darmowego wyzwania, jak tworzyć świetne grafiki do mediów społecznościowych, to kliknij w link pod tym odcinkiem i zapisz się już dziś. Startujemy 19 marca. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Na koniec mam małą prośbę. Jeżeli spodobał Ci się mój podcast, nie zapomnij go zasubskrybować w iTunes lub w aplikacji, w której aktualnie go słuchasz, tak aby nie przegapić kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku podcastu Social Media Tools Prawda o biznesie online. Na razie, cześć.